Panowie, tak malutka różnica, to musi być ogromne przeżycie tak się stracić. Zastanawiam, ile to jest jedno. No da. Pół paznokcia. Pomóżcie, no naprawdę. No. Niesamowity pech, jeżeli mówimy tutaj o tym, że nie awansował. Natomiast no, to, co powiedzieliśmy przed chwilą, jak ważna jest psychika. No, z założenia było, że nie pływam dobrze ostatnich 50 metrów i tego nie zrobił. Czyli nie popłynął dobrze tych ostatnich 50 metrów. To zaważyło na tym, żeby awansował. Sam podkreśla, że bieg jakby w jego wykonaniu troszkę słabszy. No, czas słabszy, więc gdzieś z tyłu głowy pewnie miał inną konkurencję, na którą się czuje mocno. I tak jak tutaj Władysław podkreślał, że to może nie był akurat ten dzień, w którym czuł się, że zostanie mistrzem. Wczoraj na basenie także Katarzyna Baranowska i powiem wam, że dla mnie to była historia ogromnie poruszająca, mimo że no, skończyło się na ostatnim miejscu, to tutaj w jej przypadku chyba to stwierdzenie, że sam udział w Igrzyskach Olimpijskich jest sukcesem, naprawdę nie brzmi patetycznie, ale jest wielką prawdą. Kilka dni temu w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego mówiła o tym z wielkim dystansem do siebie, jak i jeszcze kilka lat temu była waleniem, była 30 kg grubsza po rozstaniu ze sportem, a jednak udało jej się wrócić, udało jej się zakwalifikować. Dla mnie piękna historia. Ja uważam, że właśnie co do tego, że mamy w ekipie nie tylko tych złotych medalistów, tylko mamy dużą grupę sportowców, którzy się zakwalifikowali na olimpiadę i dla większości tych ludzi zakwalifikowanie się do reprezentacji jest olbrzymim sukcesem. Muszę powiedzieć, że rodzina olimpijczyków polskich rośnie oczywiście. Jesteśmy wszyscy, czy to jest 20-latek, czy ja w tej chwili jestem też olimpijczykiem. Powiedzmy, jesteśmy w tej samej rodzinie, spotykamy się są rozmowy jak kumpel z kumplem. Ale i to jest właśnie fajne. To jest to, żeby dużo zawodników wyjeżdża, żeby mój cel, każdy ma jakiś tam cel. My nie jesteśmy Amerykanami, że ten ostatni, który będzie na mecie, mówi zawsze, ja chciałem wygrać. To było zdecydowanie. Ja byłem pewny, że będę pierwszy. Tak nie myślimy. Myślimy tak, jak w jakim miejscu my się znajdujemy. No oczywiście dobrze jest troszeczkę lepiej jakimś sukcesem, oczywiście w walkach, czy to można jeszcze wygrać. No i tak jest, także nie musimy się martwić, kibice, widzowie, nie muszą się martwić, że ktoś przegrał, no bo to jest najnormalniejsze w świecie. Ona miała cel, żeby być gdzieś tam. No i ten cel osiągnęła. To, że wystartowała i że nie walczy o złoty, znaczy o złote, o medale, nie walczy, to ona wiedziała już przedtem. Ale pokazać się z dobrej strony, no gorzej właśnie czasami przegrywam, bo nie dałem z siebie wszystko. Tam trzeba dać, no nie, czasem nie wychodzi, ale dlatego nie zdobywamy 200 medali, tylko chcemy zdobyć, jak ja mówiłem, 13 do 15. A ty mówisz o 15, ale tak. Ja mówiłem o 6 złotych. Okej. Ale oczywiście my sobie gdybamy, ale to jest właśnie ta ilość, która może zdobyć medale. I dlatego oczywiście sportowcy chcą to zrobić, chcą być jak najlepsi, ale nie wszyscy są na tym, na tej pozycji, że jestem blisko medalu.